z drugiej strony. Teraz jesteśmy w fontannie. Z nami pan Piotr Bednarczyk z Fabryki Formy. Witam serdecznie. Dobry wieczór. No i właśnie już tutaj hantelki przygotowane, mata leży, jest gotowa, ale proszę państwa, to za chwilę. Na początek może sobie porozmawiamy. Jest zima, zimowe wieczory. Często zimą właśnie nie chce nam się ruszać z domu. Wolimy przed telewizorem przełączać się programy i podjadać słodycze. Tak to jest w moim przypadku, nie będę ukrywać. No i właśnie jak się teraz zmobilizować, żeby poćwiczyć? Najlepiej tak naprawdę odwiedzić klub, nasz klub Fabryka Formy, który znajduje się w Kinepolis, w budynku Kinepolis na Franowie, gdzie możemy tak naprawdę kompleksowo zadbać o swoje ciało i odnowę biologiczną. A jeśli ktoś jest zupełnie zielony, troszkę się wstydzi wybrać na początek do Fabryki Formy, co pan proponuje? Jak najbardziej polecam wybrać się mimo wszystko do Fabryki Formy, gdzie mamy wykwalifikowaną kadrę trenerską i na pewno myślę, że każdego, nawet taką osobę, która w ogóle nigdy nie miała styczności z ćwiczeniami, a chce się poruszać, na pewno ugości i ośmieli troszeczkę. A jak te pierwsze ćwiczenia wyglądają, jak pojawiamy się w Fabryce Formy, no jako taki pierwszy gość, to jest nasz pierwszy raz? Przychodzimy na recepcję, wtedy zostaje nam przydzielony trener, który pokazuje wszystko od początku. Na początku robi wywiad i tak naprawdę wie wtedy, jakie ćwiczenia może polecić tym osobom i co tak naprawdę ta osoba chciałaby zrealizować, chodząc do naszego klubu. A z jakiego typu zajęć najchętniej korzystają klienci? Najczęściej, jeśli chodzi o panów, to tutaj zajęcia typowo siłowe, czyli właśnie na ciężarach wolnych, czy właśnie na maszynach. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, o panie, najczęściej wybierają zajęcia grupowe. Mamy bardzo, bardzo fajne zajęcia, cieszące się niezwykłą popularnością ze szkoły Les Millsa, znanej na całym świecie. Są to m.in. Body Pump oraz Body Combat, jak również zajęcia Zumba, które są bardzo też popularne na świecie w tym momencie, bardzo modne zajęcia. Są to połączenia aerobiku z muzyką latynoską, także można powiedzieć, że tu najczęściej są wybierane przez panie. A kto najczęściej zagląda do klubu fitness? Mężczyźni czy raczej kobiety? No ja myślę... Myślę, że się to właśnie rozkłada i tak naprawdę jest to 50-50% mniej więcej taki rozkład tych naszych klubowiczów. A jakie sprzęty możemy zobaczyć w Fabryce Formy? No bo tak jak mówię, są osoby, które na siłownię nie chadzają i teraz pojawiają się tam pierwszy raz. Czy ktoś po Fabryce Formy ich oprowadza? Oczywiście, jeśli zjawimy się pierwszy raz, to jak najbardziej pierwsze takie właśnie spotkanie, czy nawet oprowadzenie, jeśli na początku chcemy się tylko zapoznać z ofertą klubu, wtedy osoby właśnie z recepcji czy z działu sprzedaży zaprezentują cały klub i tak naprawdę wytłumaczą, na czym polegają różne ćwiczenia. Także mamy tutaj pełen zakres maszyn cardio, od bieżni przez maszyny TBT, czyli takie, które angażują również górną tą część ciała, jak zajęcia też grupowe, na przykład jak spinning, czyli rowery właśnie, zajęcia grupowe z instruktorem na rowerach przy odpowiednio dobranej muzyce. Także myślę, że każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. No właśnie, a jak pan ćwiczy? Czy pan ćwiczy również, no tutaj powiedzmy sobie, w domu, czy tylko i wyłącznie w Fabryce Formy? Oczywiście w Fabryce Formy, jak najbardziej. Polecam tutaj zajęcia właśnie z trenerami personalnymi, którzy dodatkowo jakby potrafią dostosować do każdego tak naprawdę ćwiczącego te wszystkie jego cele, czyli po prostu jeśli chcemy uprawiać daną aktywność sportową, na przykład teraz bardzo modne przygotowanie właśnie przednarciarskie, wtedy można się zgłosić do trenera personalnego, który ustawi właśnie stricte pod daną, że tak powiem, aktywność fizyczną, tak żeby nie mieć po pierwszych paru dniach tak naprawdę tych wszystkich bóli i zakwasów, które są najczęściej właśnie spotykane na wyjeździe na nart. No i
teraz pytanie oczywiście, jeśli nie udajemy się do fabryki formy, a chcielibyśmy poćwiczyć w domu, no bądź właśnie na świeżym powietrzu, w jaki sposób możemy ćwiczyć? Zachęcam tutaj przede wszystkim do takich najprostszych właśnie form aktywności, jak spacery. Także można tutaj połączyć przyjemne z pożytecznym, zażyć troszeczkę świeżego, zdrowego powietrza, jak i powiedzmy troszeczkę poprawić sobie ten humor i kondycję. Są też zajęcia na przykład Nordic Walking, czyli słynne zajęcia z kijkami, gdzie jeszcze dodatkowo angażujemy właśnie tą górną część ciała. No, dzisiejsza powiedzmy tegoroczna zima nie zaskoczyła nas tutaj śniegiem, więc niestety biegówki odpadają, ale miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku będzie nam dane. No ma popadać, więc być może w lutym coś zobaczymy tego śniegu. No i teraz jeszcze pytanie. Te kijki coraz bardziej stają się popularne u nas w Polsce. Czy kijki, czy jogging? Tak naprawdę wszystko zależy od tego, kto co bardziej polubi, bo na tym ma właśnie to polegać, że tak naprawdę mamy uprawiać tą aktywność, która tak naprawdę sprawia nam tą przyjemność. Natomiast tutaj, jeśli ktoś nie ma takiego przygotowania typowo biegowego, wtedy polecam jak najbardziej kijki, ponieważ one odciążają właśnie te stawy kolanowe. Często właśnie tutaj ludzie cierpią na te bóle kręgosłupa, bóle lędźwiowe. Także tutaj jak najbardziej te kijki odciążają właśnie troszeczkę te stawy. Także polecam zacząć na przykład od Nordic Walkingu, a później dopiero przejść przez pewne podbiegi, czyli właśnie krótki czas biegu, później na przykład spacer, obniżenie troszeczkę tego tętna, złapanie oddechu i wtedy można znowu ponownie spróbować takiego podbiegu. A co z dietą, jeśli wybieramy intensywne treningi? Czy musimy się jakoś lepiej odżywiać? Jak najbardziej tutaj dieta powinna być jak najbardziej zbilansowana, właśnie bogata we wszystkie składniki tak naprawdę, czyli i to białko, które odbudowuje właśnie, buduje mięśnie, jakże właśnie tłuszcze i węglowodany, które są źródłem energii. Także diety stricte właśnie opierające się na obcinaniu pewnych właśnie składników i na przykład używania tylko białka czy tylko tłuszczu są właśnie niezbyt powiedzmy polecane. Lepiej tutaj zbilansowaną właśnie dietę. Plus jeśli ktoś już powiedzmy na pewnym stopniu wyczynowym uprawia sport, to wtedy warto jeszcze dodać do tego suplementację. Właśnie, jakiego typu polecacie odżywki swoim klientom? Bardzo taką najpopularniejszą, można powiedzieć, właśnie taką odżywką po treningu to jest białko właśnie, czyli proteinowy taki shake, bardzo smaczny, o różnych tak naprawdę smakach i każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Natomiast często właśnie zapominamy o tym, żeby po treningu uzupełnić jeszcze dodatkowo węglowodany. Część osób pewnie boi się tego, że przyjmując te węglowodany jakby przybiorą na masie i gdzieś tam ten tłuszczyk zamiast znikać się pojawi. Natomiast nie ma tutaj takiego ryzyka i po treningu otwiera się takie krótkie okno metaboliczne, które bezkarnie można powiedzieć, możemy załadować te węglowodany, żeby uzupełnić te braki energii. A czy intensywniej trenujemy zimą, czy też przez cały rok? Najlepiej ja polecam tutaj właśnie trenować regularnie przez cały rok, a nie tylko pewne takie zrywy, czyli wiadomo, dużo ludzi przez zimę tak naprawdę nic nie robi, a w pewnym momencie, kiedy się pojawiają te pierwsze promienie słoneczne i troszeczkę ciepłej pogody, wtedy nagle zrzucają kurtki i mówią, o, chyba trzeba się przerażenie wkładać. Także polecam tutaj trenować właśnie cały rok, a nie właśnie takim zrywam. Jest to o wiele lepsze dla nas, właśnie dla lepszego samopoczucia. Dla organizmu, prawda? Dokładnie. A jakie ćwiczenia przynoszą najlepsze efekty, jeśli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej? Możemy tutaj polecić zajęcia cardio, czyli właśnie te, które powiedzmy w tym progu tlenowym, czyli tak zwanym do tego momentu zadyszki.
minimum 20-30 minut, tak żeby zdążyła się uruchomić ta, zdążyły się uruchomić te procesy spalania tkanki tłuszczowej. Natomiast często właśnie robiąc tylko to cardio, zapominamy też o ćwiczeniach właśnie, gdzie kształtujemy czy aktywujemy te mięśnie. I jest to też niedobre, ponieważ żeby utrzymać właśnie tą zdrową sylwetkę, powiedzmy, należy jeszcze dodatkowo wzmacniać właśnie typowo, powiedzmy siłowo, nie mówimy tutaj o jakichś dużych bardzo ciężarach, tylko właśnie o stymulowaniu jakby całego organizmu i tak naprawdę ćwiczenia funkcjonalne tego, takie podstawowe, tego typu jak przysiady klasyczne, czy właśnie, czy podciąganie się na drążku, czy takie klasyczne pompki, one są bardzo dobre, właśnie dobrym uzupełnieniem tych spacerów, czy tych właśnie aktywności, które możemy uprawiać przez cały rok. A jak ćwiczymy? Zaczynamy na początku ćwiczyć w domu, albo tak naprawdę ćwiczyć w fabryce formy. Jak często, oczywiście mówię cały czas o osobach, które nie są przyzwyczajone do tych ćwiczeń, jak często powinniśmy ćwiczyć, męczyć ten nasz organizm? Najlepiej tak naprawdę zacząć sobie od mniejszej ilości tego wysiłku, czyli właśnie wprowadzać stopniowo, zacząć od 3 razy w tygodniu, wtedy mamy ten czas co drugi dzień, wtedy mamy czas na zregenerowanie. Czyli jeden dzień przerwy. Dokładnie. Natomiast później, jeśli zyskamy powiedzmy już pewną formę i pewną kondycję, wtedy możemy dodatkowo dołączyć jeszcze dni, bądź przeplatać na przykład ćwiczenia siłowe 3 razy w tygodniu i następne 2 czy 3 razy w tygodniu ćwiczenia właśnie takie zamienne, czyli właśnie cardio i ten siłowy trening, żeby był cały czas uzupełniały się. No za chwilę będziemy mieli możliwość zobaczyć te ćwiczenia, niektóre z nich. Jakie ćwiczenia dziś zaprezentujesz? Pokażę klasyczne przesiady oraz dwie takie, można powiedzieć, wariacje, czyli właśnie dodatkowe utrudnienie czy właśnie aktywowanie innych tych partii mięśniowych. Klasyczne brzuszki oraz pompki na podwyższeniu. Jest to taka łatwiejsza wersja właśnie zwykłych pompek, gdyż często właśnie, powiedzmy, zaczynając, nie jesteśmy w stanie wykonać tej przysłowiowej jednej nawet pompki. No oczywiście, proszę Państwa, my zachęcamy do tego, żebyście cały czas zostali z nami, bo już za chwilę zaczynamy ćwiczyć. I Piotrek, czy to będą ćwiczenia, które również możemy wykonywać w domu? Jak najbardziej możemy je wykonywać właśnie używając prostych takich przyrządów, jak właśnie mata, step, czy możemy zamienić to, ten step, jeśli nie mamy, oczywiście jakieś podwyższenie typu schody, czy taboret, czy nawet parapet. Wobec tego zapraszam Was na krótką reklamę i już za chwilę zaczynamy aktywnie ćwiczyć.